Siemano, tu Żakal z tej strony, witam cię na moim vlogu. I dzisiaj mam dla ciebie takie hasełko. Złe rzeczy zdarzają się dobrym ludziom przez cały czas. Złym ludziom też. I teraz co z tym zrobisz? Co możesz z tym zrobić? Istotne jest tutaj tylko jedno. Jak szybko się podniesiesz? Czy będziesz się użalał nad sobą, czy wstaniesz i pójdziesz robić to, co robisz. Robić swoje. Jest taka stara metafora. Mogę ją przytoczyć, jeśli chcesz. Jeśli pracowałeś ileś czasu na to, żeby kupić sobie coś, dom, samochód, akurat może samochód, tak? Rzecz ruchomą. I ktoś ci ją ukradł. Ukradł ci samochód. Załóżmy, że to będzie ten samochód, nie? To potem co się z tobą stanie? W jakim stanie będziesz? Oczywiście procedury wszystkie społeczne wykonasz. Zgłosisz to na policję, będzie jakaś tam sprawa czy coś, nie wiem, pewnie umorzenie, jak zwykle. Ale czasem się znajdują. Ale teraz interesuje mnie twoje emocje. Ile czasu jeszcze po kradzieży będziesz siedział w kiepskich emocjach? Cały ten czas, to ci podpowiem, cały ten czas to jest znowu czas zmarnowany, skradziony ci przez tego złodzieja, który ukradł ci najpierw czas, który potrzebowałeś na zrobienie na ten samochód. Od ciebie zależy, jak się czujesz. Czy w tym czasie coś zrobisz innego? Czy będziesz siedział i narzekał? Ciekawy jestem, jak szybko się podniosłeś po swoich porażkach. O tym już gadaliśmy. Porażki to testy. Akurat w tym wypadku to nie test, znaczy test może na twoje emocje. Jak szybko się podnosisz? To mnie interesuje. Pisz w komentarzu. Opowiedz mi swoją historię. Lub jeśli nie chcesz w komentarzu, napisz na maila. To by było na tyle. Cześć.